Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj w studio latającej kawki mamy produkt nieco odmienny. Nie jest to produkt latający, a jest to kamera z gimbalem, wynalazek DJI. Nie jestem zwolennikiem specjalnym tego rozwiązania. Dużo bardziej wolę proste tematy typu Hero 9. Ale że napisała do mnie firma Freewell, to jest naprawdę mocna firma, którą szanuję. Nie jest to polskie podejście, tylko naprawdę profesjonalne podejście producenta. Przysłali mi nakładki anamorficzne, nakładkę szerokokątną, a do tego kombinację z filtrami ND. Słuchajcie, mogę powiedzieć uczciwie, że bardzo fajny produkt, jeżeli chodzi o te nakładki, z tego względu, że jest miniaturowy, bardzo praktyczny, a jednocześnie daje nam pseudofilmowe efekty. Jesteśmy w stanie uzyskać na przykład efekt 180 stopni, efekt rozmycia, plus do tego możemy uzyskać aspect ratio, czyli współczynnik proporcji panoramiczny, lub też poszerzyć to, co niestety DJI zaniedbało w pierwszej wersji Pocketa. To jest bardzo wąskie pole widzenia, a szczególnie w slow motion. Praktycznie nieakceptowalne. Natomiast te wkładki, po przyzwyczajeniu się do tego, w jaki sposób je eksploatujemy, naprawdę dają radę. Teraz pokażę Wam parę przykładów i pokażę funkcjonalność tego produktu. Zatem let's go! Cały zestaw wygląda w ten sposób. Nakładka anamorficzna, szerokokątna i 4 filtry ND. One są naprawdę małe, mega małe. I o ile tutaj magnetycznie to się dość dobrze trzyma, dość dobrze, jeżeli nie ruszamy tym za bardzo i nie nosimy w taki sposób intensywny, to jeżeli chodzi o mini, nie damy rady. Tu nie ma żadnego innego mocowania mechanicznego, tylko magnetycznie. Można to zrzucić, ale trzeba się wysilić. Czyli jeżeli ostrożnie nosimy, damy radę. Jeżeli biegniemy z tym, trzeba zwrócić uwagę, bo można zgubić. I właściwie muszę Wam powiedzieć, że tutaj do tego powinniśmy mieć szkło powiększające i pęsetkę też w komplecie. To jest tak malutkie. Do samego Pocketa nie zastosujemy filtrów, zatem trzeba skorzystać z nakładki. Jeżeli chodzi o nakładki szerokokątne, one zwiększają pole widzenia i mamy ekwiwalent, uzyskujemy ekwiwalent 15 mm, czyli całkiem szerokie pole widzenia. Nieźle to wygląda, możemy faktycznie dużo pokazać. Jeżeli chodzi o anamorficzne, mamy współczynnik rozciągnięcia 1,15. Czyli żeby uzyskać dobry efekt, można tylko skalę Y zmniejszyć ze 100% na 87 i to powinno wystarczyć. Do tego mamy 4 filterki w komplecie ND8, ND16, 32 i 64. One montowane są z tyłu każdej z wkładek, czy anamorficznej, czy szerokokątnej. I na tym przykładzie też widać, że w wielu przypadkach, jeżeli nie stosujemy filtrów ND, jesteśmy zmuszeni do tego, żeby migawkę bardzo mocno skrócić, czyli czas naświetlania bardzo mocno skrócić. W tym przypadku to była 1/2500 na sekundę, więc bardzo krótki czas naświetlania, a przez to te ujęcia nie są płynne, tylko mamy taki efekt jittering, takiego przeskakiwania przy sekwencji złożonej z obrazów o bardzo krótkim czasie naświetlania. No i cóż, jeżeli Wam się podobało i zrobiło to wrażenie, to co możemy zrobić z naszych prostych, małych produktów, takich jak Mavic czy Ozmo, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał. Takich treści będzie na pewno więcej. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!